Halo ludzie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Magnes. I słuchajcie, dosłownie wychodzę z odcinka z Dragon Money, tego smutnego 11. No i słuchajcie, musimy z tym dynamajkiem zająć drugie miejsce, żeby zrobić jedną z trzech misji. Jedną z trzech, dwóch misji. Wiedziałem. Wow. Super. Nie zginąłem. Dobra, kampimy, gościu. Nie słyszałeś takiego słowa? Kampimy. Albo oni zabiją tamtych i ten będzie łatwo, nie? Jak zabiją oni tamtych, to wiesz, że ja tak szybko polecę do chmury. O, na przykład teraz. A może ich zabijesz? Nie jesteś mądry. Dynamajk? Nie jesteś mądry. Uciekaj do chmury! O, super. Nawet nie zdążyłem podjechać. No ale dobra, mamy tę misję. Jeszcze dwa razy drugie miejsce, no i będziemy mieć to z głowy. O Bibi, no to będzie nieźle się działo. Szkoda, że nie na Star Powerze, ale chyba na 9 mocy, jeżeli się nie mylę. Nie, na 8 mocy. A teraz już chyba na pewno. Tak, na pewno. Na 8 mocy. No to subciel. Subciel. Dobrze, słuchajcie. Chyba to będzie pierwsze miejsce. Jeżeli się nie mylę. A raczej nie. I o, Tanita tu idzie. A ja ją pokonam. Ja mówię. A on podjedzie do niego, mój kolego. A ja pójdę tam. Co? Już mam tą misję. O co to jest? Co ty się chcesz teamować? Uciekamy. Uciekaj! Tu się popłaczę zaraz. Tu się źle dzieje. Ale i tak to wygrama, więc ten. Nie ma tak żartów, nie? La. Siema, poko. O. No to jednak drugie miejsce. No, blisko było, ale jednak się nie udało. Myślałem, że wygramy, no ale... Dobra, jeszcze jeden raz. I co się stanie? 350 punktów. Zostaniemy 350. To robimy jeszcze trochę, no to spoko. Easy. No to będzie fajnie, no. To będziemy mieć chyba Big Boxa. Bo słuchajcie, drobnął mi ten gadżet z Mega Boxa. Nie pokazałem nawet screenów, no ale drobnął mi gadżet bo. Jak wiecie, że nie. Bo chyba wiecie, że nie miałem, jak mnie oglądacie. No a jak dopiero zaczęliście, to polecam obejrzeć inne filmiki.
No i nie miałem gadżeta do Bo. Dropnął mi z Megaboxa niedawno, a bardziej to jedną aleję. Nie wiem, jak to powiedzieć. Słuchajcie, ja tutaj mam ulta. Ja w każdej chwili mogę każdego podjechać. Ale ja mam nadzieję, że to będzie to. Co? On nikogo nie zabił, on stoi! Aha, bo gościu się w chmurze. Bybo. Dobra. No czemu ja się pokazuję? Się nie mogę pokazywać. Jak się pokażę, to oni zobaczą naszą kryjówkę. Przyjdzie tu jakiś gościu z 50 Power Cubesami. No i będzie bum tarara. Ale się zabawiliśmy. Ale mi się i tak ult ten robi, a więc... No hop, pochodźmy, bo każdy tutaj kampi. Nie. Nie pokazujmy się jej. Teraz ty ona jest sama. No nie. Co ona robi? Uciekaj. Dobry żarcik nam zrobiła. Się pośmialiśmy razem. O, teraz on podjedzie do niego. I my zabijemy jego i jego. Dobra, już mam tę misję. Jest! Słuchajcie, no łatwo poszło. Mamy już top, czy nie? Jeszcze 12 żetonów. Dobra, 300 punktów damy do Gale'a. Do Gale'a. No i teraz zagramy sobie, bo... Nie, gadżecik, pięknie. No i... Jeszcze tego gadżetu nie używałem. Nie wiem, czemu ja gram na duo. Ale no dobra, jeżeli to ma być coś dobrego, albo jeżeli się to dobrze skończy, no to spoko. Bo ja tutaj sobie czekam na ulta. O, wiem, co ja zrobię. Tu dam bomby i tu dam to. Tak, to będzie dobre, jak ktoś tu tylko pójdzie mnie rozwalić. No to niech się szykuje na niezłe bomby. Chodźcie. Jestem gościem bez ulta. Który strzela w coś tam. A! Nani. Boję się. Ciap. Idziemy kogoś porozwalać. O, patrz, jak fajnie się złożyło, Dynamajkuś. Patrz, jak się fajnie złożyło, the best, normalnie. No i się źle skończyło. Znaczy, drugie miejsce, czyli nie jest źle, no ale... Jest dobrze. Cool. Super, XD. No, nieźle. Kozak. Super, yo, XD. Dobra, Gaelic, gdzie ty jesteś, no? Nieźle. Big Boxik, daj mi świecącą jedynkę. No chyba nie da. Jak mówiłem... Nie dał, jest zły.
No ale słuchajcie, Gale'a możemy ulepszyć. Na jaki? O, tu jeszcze na ten, na szósty, a potem jeszcze na siódmy możemy ulepszyć. No, to tu jest nieźle. A więc dobrze, sobie wbiliśmy. Subcio, to teraz możemy sobie w ogóle zagrać Gale'em na szóstej mocy. A Gale'em mi się najlepiej grało na... Nieważne. Na dło, nie! Na dło Gale jest porażką roku. A nawet stulecia. I wszystkiego, co jest z tym takim słabym graniem, czy coś takiego związane. Wszystko, wszystko. A ty dziennie zadajesz więcej ode mnie, się tylko popisujesz przed koleżankami. Bo dziennie z babą. Znaczy, nie wiem, czy jest babą, no ale ja tak sobie myślę. Bo dzień taka BB baby. No to, to baba, nie? No, czekaj, podepchnę cię. Uuu, to było dobre. Popchnąłem go w łapy Gina. No to było słabe. No, potem sobie zagramy jeszcze tą panią Jessie. Panią Jessie. No, siop, Pokemonie jeden. Pokemon. Przyciągnij ją, gościu. Nie teraz. Nie teraz. Nie teraz. Teraz! Nie. A jednak nie musisz. Albo dobra, możesz przyciągnąć, jak już taki uparty jesteś. Kurczę, nie! Uważaj! Mógł uważać, no ale ten gościu widać nie umie tego, co umie każdy. Ty, try, 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 try. Gościu! On cię rozwali, no myślałem. No ale dobra. Odwołuję to, co powiedziałem. Gale jest nawet spoko na duo. Ale myślałem, że jest odwrotnie. No ale dobrze, wygraliśmy i serdecznie zapraszam do klubu Kaktusem Agnesa. Też mamy teraz równe pucharki nawet. 184 660. Słuchajcie, jest od zera, żeby każdy mógł dołączyć. Ten, jak ktoś ma te pucharki, to serdecznie zapraszam. Brak opisu klubu jest dlatego, że każdy teraz pisze jakieś bazgroły na klubie, a mi się nie chce to cały czas poprawiać. Jeżeli jak wbijemy 200 tysięcy, to wtedy napiszę na klub. I słuchajcie, teraz mówię tak. Mówię od razu. Co ja chciałem powiedzieć? A, że ja widzę moim sposobem, kto właśnie ten pisze w tym klubie bazgroły w opisie klubu. A więc naprawdę, ten kto tak napisze, to po prostu zostanie wyrzucony. Dlatego jest teraz brak opisu klubu. A więc zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale, dołączcie do klubu, no i cześć.